Istotny element życia kobiet baroku, bez względu na wiek i stan społeczny, stanowiła pobożność. Cecha ta była propagowana także przez wszelkiego rodzaju utwory o charakterze paranetycznym, w tym oracje funeralne, w których odnajdujemy liczne przykłady religijności, cnotliwych panien, wiernych żon, oddanych matek, zaradnych pań domu i rozmodlonych wdów. Wśród istot boskich najważniejsze miejsce zajmował Bóg, który nie tylko stworzył świat, ale także uczestniczył we wszystkich ludzkich wydarzeniach. Kobiety, wierząc w boską nieomylność i sprawiedliwość, były przekonane o tym, że dobry uczynek zostanie nagrodzony, zły zaś ukarany i potępiony. Dlatego gorliwe katoliczki starały się oddawać cześć Bogu poprzez żarliwą modlitwę, pokorę i życie zgodnie z ekonomią. W przekazywaniu próśb skierowanych do Boga kobiety często korzystały z pośrednictwa Matki Bożej, której przypisywano szczególną rolę. Uważano ją bowiem za opiekunkę kobiet ciężarnych, patronkę małżeństw, pocieszycielkę w chwili śmierci oraz orędowniczkę dusz pokutujących w czyśćcu. Cześć Maryi oddawano poprzez modlitwę różańcową, śpiew godzinek i udział w bractwach religijnych. Elementem kultu maryjnego były również liczne koronacje cudownych obrazów oraz uczestnictwo w pielgrzymkach, podczas których przed oblicze Najświętszej Panienki zanoszono nie tylko dziękczynne dary, ale także swoje prośby, obawy i lęki. Ważne miejsce w hierarchii bóstw czczonych przez gorliwe katoliczki zajmował Jezus Chrystus. W ramach jego kultu barokowe damy odprawiały nabożeństwo do ran Chrystusowych, drogę krzyżową, pielgrzymki do relikwii Krzyża Świętego lub Kalwarii, śpiewały psalmy pokutne oraz godzinki o Męce Pańskiej. Za szczególnie ważne uznać należy również Dzień Wielkiego Piątku, kiedy to poprzez post i mortyfikowanie swego ciała kobiety starały się przeżywać nabożeństwa pasyjne. W barokowej pobożności kobiecej odnaleźć możemy również znaczne przywiązanie do kultu świętych i błogosławionych, w ramach czego kobiety zobowiązywały się do postu w przeddzień święta danego patrona, odbycia pielgrzymki do jego sanktuarium oraz sprawienia sobie figury z jego wizerunkiem. Cześć świętym oddawano również poprzez przynależność do bractw religijnych, a najbardziej gorliwe katoliczki były członkiniami nawet kilku konfraterni jednocześnie. Zdarzało się, że bogate szlachcianki, chcąc bezustannie pogłębić w swych posiadłościach kaplice, w których nawet w nocy mogły się modlić. Czasem kolatorki decydowały się także na fundację klasztoru lub kościoła pod wezwaniem swego świętego opiekuna. W wolnych chwilach pobożne damy rozważały moment śmierci i przygotowywały się do niej poprzez lekturę poradników Ars Bene Moriendi. Śmierć bowiem stanowiła dla nich jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszych momentów w życiu, stąd kreowany przez kaznodzieję wzorce i zachowań w obliczu śmierci zarówno własnych, jak i bliskich, miały oswoić się z nieoczekiwanym, nieznanym i nieodwołalnym wyrokiem boskim. Tak więc wiara stanowiła istotny element życia kobiet w dawnej Polsce, wyznaczając wraz z całą jej obrzędowością, ceremoniami i świętami rytm ich codziennego życia.